Pani minister, jak obserwujemy, jest bardzo aktywna i spotyka się w różnych miejscach z wieloma mieszkańcami Polski. Wyjaśnia, jak pracuje jej ministerstwo, ile programów ministerstwo ma stworzonych dla polskiej rodziny, bo głównym tym tematem jest rodzina, ale bardzo ważni są seniorzy, dlatego że w programie rządu, w programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest duże takie nastawienie, również finansowe dla seniorów, aby czy Aktywni Plus, czy Senior Plus, czy Kluby Seniora, aby dla nich dawać możliwość spędzania wolnego czasu, takiej kreatywności, dzielenia się swoim doświadczeniem życiowym, żeby wychodzili ze swojego domu i swoimi pomysłami, swoimi witalnością dzielili się z innymi. To widać też w Radomsku, że to wsparcie dla seniorów jest? Jest wsparcie dla seniorów bardzo dużo i nie tylko w samym Radomsku, ale również w okolicach Radomska. Dzisiaj jest spotkanie w Miejskim Domu Kultury też z panią minister. Będzie tam Stowarzyszenie Kobiety Kietlina. I to stowarzyszenie już po raz drugi korzysta z dofinansowania w ramach programu Aktywni Plus. Przede wszystkim spotkania Porozmawiajmy o Polsce służą temu, abyśmy podsumowali, co przez te ostatnie ponad 6 lat zostało zrobione dla Polaków, dla rozwoju Polski, a więc przede wszystkim podkreślenie roli rodziny i budowanie silnej Polski opartej na rodzinie, przedstawienie tych programów, które już zostały wprowadzone dla rodzin z małymi dziećmi, od świadczenia Rodzina 500+, Dobry Start, świadczenie matczyne, czy rozwój programu Maluch Plus, a także nowe świadczenia jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i dofinansowanie do opieki żłobkowej, ale także cała polityka senioralna, która jest oparta na dwóch silnych filarach: wsparciu finansowym, a więc tutaj przede wszystkim zwrócenie uwagi na przywrócenie wieku emerytalnego, czyli skrócenie 60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni, ale także troska o to, aby świadczenia emerytalno-rentowe były coraz wyższe, a więc godne waloryzacje, niegroszowe, wprowadzenie 13 emerytury, 14 emerytury, to jest przede wszystkim kolejne wsparcie, kolejna inwestycja w rodzinę, ale mówiliśmy też o różnych, żeby tworzyć na przyszłość nowe rozwiązania, ważne jest porozmawiać o sprawach, które nurtują Polaków i rozmawialiśmy tutaj o wielu rzeczach, wsparciu dla osób niepełnosprawnych, wsparciu osób wykluczonych społecznie, a także o pieczy zastępczej. Cieszę się, że niektóre z tych rozwiązań już będą trafiały na ścieżkę legislacyjną, bo to pozwoli przede wszystkim, abyśmy sprawnie działali, aby te decyzje, które są podejmowane przez rząd, były decyzjami, które są oczekiwane przez Polaków. Bardzo też ważną sprawę, którą poruszyliśmy, są to inwestycje strategiczne, dzięki którym po czasie pandemii koronawirusa może być taki kolejny impuls do dynamicznego rozwoju poprzez właśnie te inwestycje. Miliardy złotych, które trafiają w skali całego kraju, miliony w określonych ośrodkach, aby mogły się rozwijać zarówno inwestycje drogowe, edukacyjne, zdrowotne, różnorakie, takie jak są potrzebne na danym terenie. Przede wszystkim takie spotkania właśnie służą wyciąganiu wniosków i przemyśleniu to, co jest ważne dla Polaków, i takich spotkań ja osobiście zamierzam jak najwięcej odbywać, abyśmy mogli przy kierunkowych działaniach, jakie rząd podejmuje, podejmować takie adekwatne, potrzebne decyzje.